Cześć! Chciałem Wam przypomnieć o najważniejszych zasadach poruszania się w ruchu drogowym. Świeć przykładem i pamiętaj o odblaskach. Nie wchodź na jezdnię bezpośrednio przed samochodem, również na przejściu dla pieszych. Nie korzystaj z telefonu komórkowego podczas przechodzenia przez przejście dla pieszych. Z jazdą na hulajnodze elektrycznej po drodze publicznej poczekaj do skończenia 10 lat i nie przekraczaj prędkości 20 km na godzinę. Gdy masz 10 lat, możesz również samodzielnie poruszać się rowerem w przestrzeni publicznej. Wymaga to opanowania podstawowych przepisów oraz zdania egzaminu na kartę rowerową. Zwracaj uwagę na znaki drogowe. Rowerzysto, korzystaj z drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych, ale pamiętaj, aby wtedy zachować szczególną ostrożność i ustępować im miejsca. Gdy masz do pokonania przejście dla pieszych, a nie ma przy nim przejazdu rowerowego, zsiądź, rozejrzyj się i przejdź przez pasy prowadząc rower obok. Bądź eko i pamiętaj też o komunikacji miejskiej.